We wtorek 4 marca prezydent Wejherowa otrzymał od Jarosława Pergoła rezygnację ze stanowiska prezesa Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie. Funkcję tą Jarosław Pergoł sprawował od 2010 roku. Rezygnacja obowiązuje z dniem złożenia, co spowodowało, że trzeba było szybko znaleźć odpowiednią osobę na to stanowisko. Rada Nadzorcza Spółki ZUK podczas posiedzenia 5 marca powołała na to stanowisko Romana Czerwińskiego, wieloletniego dyrektora firmy komunalnej o podobnym profilu. Doświadczenie mam już, jak widać, z siwych włosów spore, natomiast część to jest w Przemyśle, różne funkcje, ale również przede wszystkim 18, ponad prawie 19 lat w spółce komunalnej, dokładnie takiego typu, dokładnie jakby o podobnym zakresie, który sobie wyobrażam docelowo, czyli wszystkie dziedziny z działalności komunalnej, czyli pełna obsługa miast, gmin w każdej rzeczy, która może być zlecana. Roman Czerwiński mieszka we Władysławowie, tam też pełnił funkcję kierowniczą w jednym z zakładów komunalnych.